Stanisław August Poniatowski, ostatni król Rzeczpospolitej, postrzegany był i jest nadal jako postać dosyć kontrowersyjna. Z jego panowaniem łączy się, łączą się rozbiory, łączy się zdrada Targowiczan, abdykacja króla i ostateczna likwidacja państwa. Wiele osób przypisywało mu główną rolę, jako rolę głównego sprawcy upadku Rzeczpospolitej. Ta opinia jest jednak dość krzywdząca dla króla, a badania. Prowadzone w ostatnich latach przed przedhistoryków dowodzą, jakie były prawdziwe intencje króla. I pokazują też, w jakich okolicznościach niełatwych przyszło mu rządzić. Gdy obejmował tron w 1764 roku, Polska nie była w pełni suwerennym krajem, była zależna od znacznie potężniejszej Rosji. Stanisław August został wyniesiony na tron dzięki poparciu Katarzyny II jako jej faworyt. Ale nie był bezwolnym figurantem i od samego początku próbował na tyle, na ile mógł w okolicznościach, które zastał, przeprowadzić reformy i działać na rzecz dobra współobywateli. Wybitnym tego przykładem są i wymownie o tym świadczą rozmaite projekty, które w ciągu jego panowania udało się królowi zrealizować. I dotyczyły one sfery edukacji, sfery artystycznej, sfery ekonomicznej oraz kwestii ustrojowych w Rzeczpospolitej. Jednym z pierwszych projektów, który zaczął funkcjonować już w 1765 roku, to była utworzona w Warszawie tak zwana Szko szkoła rycerska. Miała ona na celu Kształcenie kadr wojskowych oraz osób przeznaczonych do służby cywilnej. Funkcjonowała w Pałacu Kazimierzowskim i jej wychowankami byli synowie rodzin szlacheckich, najczęściej wywodzący się ze średniej szlachty. Edukacja trwała kilka lat i obejmowała zarówno przedmioty podstawowe, jak i bardziej zaawansowane. Naukę czytania, znajomość literatury, znajomość języków obcych, matematykę, fizykę. Potem dochodziły przedmioty specjalistyczne jak inżynieria wojskowa, budowanie fortyfikacji, zaznajomienie z działaniami na, na poligonie. Osoby, które miały być przeznaczone do służby cywilnej, przechodziły dodatkowo kurs, kurs prawa. Kolejnym projektem realizowanym z inicjatywy króla od 1773 roku była Komisja Edukacji Narodowej. I było to pierwsze w Polsce, ale też i pierwsze w Europie Ministerstwo Edukacji, i jego rola jest nie do przecenienia. Dzięki pracy osób tam zaangażowanych udało się Gruntownie zreformować system szkolnictwa średniego. Opracowano nowy program nauczania zgodny z duchem oświecenia. Ważnym elementem było wydawanie podręczników, a oprócz nich np. słowników czy tablic logarytmicznych, i specjalnie na, na potrzeby tych wydawnictw pojawiała się czy tworzono nową nomenklaturę w dziedzinie np. fizyki czy matematyki. A I wiele z tych podręczników doskonale zdało swój egzamin także w XIX wieku, służąc niekiedy przez długie dziesięciolecia, a jeszcze po, po ich wydaniu. Ważnym osiągnięciem Komisji Edukacji Narodowej było wprowadzenie nauczania w języku polskim zamiast dotychczasowej Łaciny. I dzięki też pracom komisji przeprowadzono reformy w Akademii Krakowskiej oraz Akademii Wileńskiej. Sferą, której król poświęcał szczególnie dużo uwagi, była dziedzina kultury, sztuki oraz architektury. Z inicjatywy królewskiej w 1765 roku powstała grupa teatralna, która stopniowo, która z czasem przekształciła się w teatr narodowy. Początkowo aktorów tych określano jako aktorowie narodowi jego królewskiej mości i wystawiali oni sztuki wyłącznie w języku polskim. 10 lat później rozpoczął się wielki projekt architektoniczny króla, czyli przebudowa Pałacu Łazienkowskiego, który dzisiaj stanowi jeden z najwspanialszych przykładów architektury polskiej i europejskiej tamtych czasów. Dzięki mecenatowi królewskiemu do Polski przyjechało grono wybitnych twórców, malarzy, architektów jak Bernardo Bellotto, Dominik Merlini. Taką bardzo znaną inicjatywą królewską były tak zwane obiady czwartkowe. Były to spotkania elity intelektualnej kraju. Organizowane mniej więcej od roku 1770. Odbywały się one na Zamku Królewskim, a w, ogrodzie, a w okresie letnim w, w Ogrodach Łazienkowskich, czy też w Pałacu Łazienkowskim. Dyskutowano o sztuce, architekturze, filozofii. Dzielono się też spostrzeżeniami z, z dziedziny literatury. A, I ciekawostką były, był tygodnik, Zabawy Przyjemne i Pożyteczne, który ukazywał się równolegle, w którym publikowano te właśnie utwory o których rozmawiał król ze swoimi gośćmi, a i publikacja tego, tego tygodnika znacząco wpłynęła i ożywiła zainteresowanie literaturą w XVIII wiecznej zarówno w Warszawie, jak i w Polsce.